Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy po uroczystym wręczeniu nagród z rąk prezydenta za wybitne osiągnięcia naszych sportowców. Jest ze mną Piotr Zieliński, który jest wsparciem dla swojej partnerki Anny Bernady. To jest nasza para fit, dlatego że obydwoje startują w zawodach. Piotr, też miałeś okazję startować w tamtym roku w zawodach. Przypomnij, jakie to były. Tak, udało mi się kilka razy w poprzednim sezonie wystartować. Praktycznie cały sezon startowałem wiosnę, zacząłem od Bytowa, poprzez Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy w fitness, potem Grand Prix Opola, Sopot i, sezon jesienny również był obfitujący w starty. Wystartowałem w Mistrzostwach Polski Weteranów, wystartowałem w Pucharze Polski, wystartowałem w Czechach w sumie czterokrotnie w całym sezonie, także kilkanaście razy udało mi się wystartować. Także wydaje mi się, że jak na dyscypliny sylwetkowe to dość bogaty rok. No, na pewno dość bogaty i no niełatwy, tak? Bo cały rok praktycznie musiałeś się trzymać tego, co jesz, i musiałeś się trzymać swoich założeń. Jak to jest z... Będąc Anią, na pewno jesteście wsparciem dla siebie, prawda? Ale chyba jest troszeczkę łatwiej żyć z osobą, która ma tak naprawdę takie same zainteresowania, co ty. Zgadza się. Taka partnerka jak Ania to jest prawdziwy skarb i wsparcie w sporcie, zwłaszcza w tym, który wymaga, tak jak powiedziałaś, wielu wyrzeczeń. Trzymanie diety przez cały rok. Nie jest to łatwa sprawa, również ciężkie treningi, także tutaj dla siebie oboje byliśmy takim wsparciem i to zaowocowało sukcesami. Może tutaj w moim wykonaniu nie były one tak spektakularne jak Ani, także jestem dumny z tego, co udało się jej osiągnąć od początku swojej kariery. Praktycznie pnie się za każdym startem w górę, podnosi swoje kwalifikacje sportowe i jestem z niej bardzo dumny. A ja podążam jakimiś tam drobnymi kroczkami, każdym startem też się cieszę. Też się uczę tego sportu. No na pewno, Ania i to, co osiągnęła, na pewno jest godne pochwały. Ty to tak samo, dlatego że no ogólnie jestem pełna podziwu dla kulturystów i dla tego, co robicie, bo to nie jest łatwe. Jak dzisiaj miałeś okazję zobaczyć Anię na scenie, Ania, która dostała wyróżnienie. Co czułeś? No, ogromne wzruszenie, bo no, takie wyróżnienie to jest prawdziwa radość i dla sportowca i dla osób, które są bliskie, ponieważ no, tak jak widać, Ania jest w gronie najwybitniejszych sportowców naszego miasta, w ogóle Lubelszczyzny, bo tutaj tak można powiedzieć. I cieszę się też, że na takiej gali sporty sylwetkowe zostały docenione i też znaleźli się zawodnicy i w tym wspaniałym gronie Ani. Powiedz, Piotrze, Ania już ma założenie na ten rok, na sezon wiosenny i jesienny, a ty co planujesz? Nie mam jakichś sprecyzowanych planów na chwilę obecną, aczkolwiek formę staram się trzymać i tak jak cały rok byłem ubiegły w formie, tak i w tej formie jestem w dalszym ciągu. Także myślę, że przygotowanie do zawodów zajęłoby mi dosłownie chwilę. Nie wykluczam startów w tym sezonie. Jestem otwarty też na nowe dyscypliny, bo w sportach sylwetkowych w tym roku pojawiły się nowe dyscypliny, które są... nazywają się fit model i nie wykluczam, że być może spróbuję się w tej dziedzinie, tak jak z kulturystyki klasycznej przeszedłem do fitness plażowego, co uważam za dobrą decyzję. Nie wykluczam spróbowania kolejnej dyscypliny, aczkolwiek ciągnie mnie do powrotu do kulturystyki klasycznej, ponieważ w
W tym sezonie pracy jesienno-zimowej, czyli gdzie mamy czas zbudować tą masę mięśniową, udało mi się poprawić moje najsłabsze punkty mojej sylwetki, czyli nogi, i nie wykluczam powrotu czy na wiosnę, czy być może na jesieni do kulturystyki klasycznej, w której zaczynałem i która wydaje mi się taką najbardziej dla mnie optymalną konkurencją. Ale chcę spróbować wszystkiego, bo jestem otwarty na zmiany, na wyzwania nowe, na różne takie rzeczy. Zobaczymy, co przyniesie czas. Zobaczymy, jasne. Na pewno życzę Ci powodzenia. Czy zobaczymy Cię w klasyku, czy w nowej dyscyplinie, nowej konkurencji. Na pewno ten rok będzie ciekawy zarówno dla Ciebie, jak i Twojej partnerki Ani, i będziemy to obserwować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.